O! Dobra, tymi super power upami będziemy. Chciałem przez chwilę powiedzieć, że tymi power upami będziemy niszczyć właśnie tych robocików. No i się udało, oczywiście, że tak. O! Chyba potrzebujemy znowu power-upa. Tak mi się wydaje. Bo niestety... Tumble nie jest w stanie nawet się tak złapać. Więc będziemy potrzebowali ninja. Bo ninja się chyba złapie. Albo Tumble ninja. Bądźmy precyzyjni. W końcu to nie jest byle jaki ninja. No dokładnie. Tylko to trzeba w drugą stronę się odwrócić. Dokładnie tak. Dobra, przedłużmy sobie power up. I gdzie my lecimy? Lecimy za kamieniami. Dreamki! Jakieś wysypisko kamieni jest. Tam jest ostatni Dreamki, widzę. I ja go kurde ominąłem, wiecie? To jest przykre. To jest dopiero kurcze pieczone przykre. Że ja taki błąd popełniłem za dzieciaka. Aż wstyd trochę. Siara. Dobra, udało się. Mamy ostatni Dreamki zebrany. Teraz mnie zastanawia, co by było, gdybyśmy polecieli w tamtą stronę. Wiecie, tam gdzie te platformy poleciały, tak więc zobaczmy. Lecimy. I gdzie my byśmy polecieli? Aha, czyli tutaj byśmy byli. Aha, dobra. Dobra, to mniej więcej wiem, gdzie byśmy już byli, tak więc co tutaj jest? Bo tutaj wygląda na coś, co by moglibyśmy kurde ominąć. A, no, secret area. Czyli mamy sekret jakiś. Sekretne pomieszczenie. Oj, ekstra życie, elegancko. Dobra, no to co, mamy tutaj chyba wszystko już zrobione. Już nie ma nawet co tutaj jakby przedłużać, tak więc... Widzimy się... Widzimy się teraz u góry tam, nie? A może nie, dobra. Przecież to nie muszę kurde na każdym kroku jakieś cięcia robić, przecież mogę normalnie to pokazać. Tak nie musimy już nigdzie skakać, ani nic, tak więc... Dobrze, że tutaj w sumie zszedłem, ponieważ teraz będziemy mieli dodatkowe życie na bossa, tak więc... Wszystko się może teraz wydarzyć. Dobra. Jesteśmy tu, oczywiście, że tak. O Jezu, nie w tę stronę. O, w tę stronę, elegancko. OS. Teraz trzeba do góry się dostać. Ale nie w tę stronę. Au. A gdzie my jesteśmy?
Elegancko. Dobra, mamy wszystkie Wingsy zebrane. W sumie to nie był aż taki zły poziom. Ja go źle zapamiętałem po prostu za dzieciaka. Bo jak tam kurde ominąłem tego Dreamkeya za dzieciaka, to nie dziwię się, dlaczego go źle zapamiętałem, no nie? Ale nie, no kurczę, powiem szczerze, że elegancko nam poszło. Myślałem, że kurde zostawię tutaj albo Wings, albo Dreamkeya, a się okazuje, że ładnie nam idzie. No to teraz możemy to sobie z bossem kurde zawalczyć. Tutaj już bossik na nas czeka. Space Boss. Lecimy z koksem. Zobaczymy, czym ten boss będzie nas tutaj specyfikował się. Bo jestem po prostu tego ciekaw. Aha, to na tym boss będzie polegał. No to on trudny nie jest. Ja serio z nim nie walczyłem? Bo kurde, przypomina mi się coś, że jakbym z nim walczył już kiedyś. Ty, przecież to jest łatwy boss. Ja musiałem z nim walczyć, bo ja kurde coś pamiętam z tej konfrontacji. O Jezu, za dużo zetek tracę. Kontroluj te zetki. Ale on spieprzył. Ej, tak to ja sobie mogę stać. Ej, mam patent na tego bossa. Patrzcie na to. Ej, ja go tak pocisnę. Co chłop zrobił? Co chłop zrobił? A za dzieciaka mi ten boss taki problem sprawiał. Oh, Threadbare, are you in much pain? Just a little, old master. Good, you messed up again, you don't. No ten stary pierdziel standardowo się znęca nad Tatebearem, bo Tatebear nie potrafi swojego zadania wykonać, więc się nie dziwię. Ale kurde, nie dość, że muzyka tam była epicka w tym bossie, to jeszcze go tak łatwo można było pocisnąć, że to szok jest normalnie. A ja miałem takie z nim problemy, jak pierwszy raz z nim walczyłem. Ja pierdzielę. Nie no, w takim tempie to my szybko zaliczymy sobie tę serię. 21 na 40 Wingsów, już mamy ponad połowę, kurde, Wingsów zebranych. Dobra, możemy opuścić już świat kosmiczny. Ej, naprawdę jestem w szoku, że tak łatwo tego bossa pocisnąłem. Dobra, co nam się teraz tu odblokuje? Hmm.
Tu już byliśmy. Tu muszę pokonać prehistorycznego bossa. Tu też byliśmy. A gdzie my żeśmy nie byli? Oczywiście, że tutaj nie byliśmy. Ale fajny, kurde, pokoik. To jest coś a la kuchnia połączona z biblioteką? Być może. Nie wiem. Dobra, zobaczmy, co to jest za świat. Ancient coś tam, czyli podejrzewam, że to jest... prehistoryczny świat. Jak nic. Oj, tego świata już nie pamiętam. Za dzieciaka. No to będziemy na nowo sobie, znaczy na nowo, ja będę pierwszy raz poznawał ten świat, tak więc oj, będzie tutaj ciekawa przygoda. Bo ile jeszcze świat kosmiczny i te pierwsze dwa światy pamiętałem, tak tutaj kompletnie nic nie pamiętam i w ogóle nawet tutaj nie doszedłem za dzieciaka, więc... Znaczy doszedłem, ale no nie robiłem ani jednego poziomu, tak więc... Spodziewam się, że będzie ciekawie, przynajmniej tak mi się wydaje. Moi kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję po więcej. Oczywiście zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play, że dużo ciekawych informacji się dowiadujecie i że ciekawie wam się ogląda ten let's play. Dla ciekawskich nagrywam to 5 sierpnia o godzinie 18:12. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie to był ostatnie odcinki z 40 Wings, dlatego że być może następny świat będziemy robili już w sesji nagraniowej, tak więc być może będziecie mieli premierkę, bo od tego momentu doszliśmy do 4. świata. Oznacza to, że zostały nam właśnie jeszcze ten świat i dwa światy. Czyli można by powiedzieć, że już jesteśmy w ponad połowie gry. Idziemy jak burza z tą serią. Na razie trzymajcie się. I cześć!